Dzień dobry, witam Was. Witam Was, niezwykłe kobiety, na naszym trzecim dniu warsztatu. Szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko. A jak zawsze zapytam najpierw, czy dobrze w ogóle jest technicznie, od strony technicznej. Czy wszystko jest ok? Dzień dobry, Beato, witaj Iwono. Ja też sobie tutaj pozwolę wrzucić ten live, żeby go widzieć. Więc dajcie mi znać. Dobrze, wszystko jest ok, super. To sobie jeszcze przyciszymy, żeby było jeszcze lepiej, żebym mogła się skupić na Was i żeby żaden hałas nas nie rozpraszał. Moja ogromna, ogromna prośba do Was, gdyby się coś zadziało i gdzieś technicznie by się to rozjechało, to proszę dajcie mi znać, bo dzisiaj mamy trzeci dzień, dzisiaj mamy podsumowujący dzień i taki zbierający wszystko w jedno. Dzień, w którym dopełnimy całości tego trzydniowego warsztatu, a na koniec będzie również konkurs. Oczywiście, że tak. A jestem ciekawa, kto wygra, kto dzisiaj wygra. Dziękuję. Dziękuję, że mogę na Ciebie liczyć, bo to dużo dla mnie znaczy, że ktoś po drugiej stronie trzyma pieczę, bo nie zawsze jestem w stanie ja to wyłapać. I dzień dobry, Elu, witaj. Witajcie, witajcie. Bardzo się cieszę, że się zbieracie. Więc będzie na koniec konkurs i będzie oczywiście też na koniec opowiem też o tym, co dla Was przygotowałam dodatkowego, dla tych z Was, które chcecie głębiej, głębiej i mocniej. I opowiem Wam o niesamowitym weekendzie, który miał miejsce i do góry nogami wszystko się przewróciło u mnie, jeśli chodzi o to, co chcę Wam zaproponować. Było zupełnie co innego zaplanowane. No i weekend wszystko przewrócił do góry nogami. To jest taka bardzo duża, mogłabym powiedzieć, bardzo duża, takie wewnętrzna nauka zaufania. Tak bym to nazwała i przyjęcie do siebie, że nieważne co, wszystko jest takim, jakim ma być i wszystko jest właściwe. Już zdarzyło się kilka razy w mojej karierze taka sytuacja, kiedy coś, co było zaplanowane, kompletnie odsunięte zostało na bok i pojawiła się zupełnie koncepcja, która gdzieś bardzo mocno była odpychana. I tak też się zadziało w ten weekend, więc jak najbardziej o tym Wam opowiem. I nie powiem Wam szczerze, że nie dziwię się, że tak się stało. Ponieważ to jest taki puzalek do układanki. Witaj, Diano. Puzalek do układanki. Jak zacznę płakać, to wybaczcie, bo to będzie dla mnie poruszające mocno, ponieważ 3 lata temu było takie zdarzenie w moim życiu, które sprawiło, że moje zdrowie zupełnie się rozjechało. Miałam takie bardzo poważne zdrowotne zawirowanie. Na tyle poważne i na tyle będące dużą niewiadomą dla lekarzy, że prognozy na moje wyzdrowienie były bardzo kiepskie. No i moje życie, nie ukrywam, że się zawaliło wówczas. To był taki bardzo duży moment kompletnego załamania mojego. Ja już byłam wtedy, prowadziłam sesje, byłam coachem, byłam terapeutką, miałam grupę na Facebooku dla kobiet. Na pewno są tutaj z Was niektóre, które pamiętają pierwszą grupę moją, moja kobiecość, moje ciało, powrót do siebie chyba, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie moja kobiecość to była bardzo taka intensywna grupa. I to, co się zadziało wówczas, było takim głębokim moim niezrozumieniem tego, co się stało w moim życiu. I ogromną moją niezgodą. To było takie poczucie, dlaczego ja? Dlaczego mi się to dzieje? Dlaczego teraz, kiedy tak wiele rzeczy przepracowuję, dlaczego teraz mam coś takiego? Dlaczego mam kolejną kłodę pod nogę? Dlaczego znowu coś, kiedy już jestem na granicy takiego dużego przeskoku w swoim życiu, dlaczego znowu jest coś, co wrzuca mnie na sam początek, a nawet jeszcze niżej, albo jeszcze głębiej, ponieważ to zachorowanie oznaczało, że
Być może nigdy się nie będę poruszała. Miałam ogromne problemy z mówieniem. Miałam ogromne problemy z. Coś mi tutaj fruwa, jakiś włosek. Miałam ogromne problemy z chodzeniem, z koncentracją. Nie mogłam czytać, nie mogłam pisać. Nie mogłam skupić wzroku w jednym miejscu przez dłużej, bo po prostu nie widziałam. Nie widziałam tego, co jest. Miałam takie bardzo duże drżenie w oczach. No i to oczywiście przekładało się całkowicie na moje życie. O, ba, to wiedz, że jeżeli jesteś w takim momencie, to cię rozumiem dobrze. I to się przekładało na moje życie. Wtedy moja najmłodsza córka miała niecałe 3 lata, druga miała 9. Nie, druga miała 9 lat różnicy. Druga miała 12 lat. I ja byłam sama. Niecały rok po rozstaniu z moim ówczesnym partnerem, i to mnie po prostu rozłożyło. Kompletnie rozłożyło. Dlaczego wam o tym powiadam? To wszystko ma swoje przełożenie, więc wierzę, że te z was, które otworzycie się na tą historię, weźmiecie z niej to, co jest ważne, i stworzy to jedną wielką całość. Ponieważ ta historia jest dla mnie niesamowicie mocna i niesamowicie ważna, bo ona wprowadziła w moim życiu gigantyczną zmianę. Do tamtego momentu bardzo mocno wierzyłam, że uzdrawianie i w ogóle uwolnienie się od przeszłości to tylko i wyłącznie praca z przeszłością, z wewnętrznym dzieckiem, z różnego rodzaju technikami, ale ogólnie grzebanie, 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 grzebanie. Praca z rodem, uzdrawianie rodu, wszystko to, co dotyczy przeszłości, że to jest ciągła, ciągła, taka dłumanina. Mogłabym powiedzieć, że trochę tak jak praca archeologiczna, czyli nie żyjemy w ogóle w obecnym momencie, tu, gdzie jesteśmy, tylko cały czas grzebiemy i grzebiemy, grzebiemy, głębiej, głębiej, głębiej. I coraz bardziej do tyłu, coraz bardziej do tyłu, coraz bardziej do tyłu, w nadziei, że któregoś dnia dokopiemy się do takiego absolutnego dna. Już nic więcej nie będzie do kopania, i już nic nie będzie więcej do uzdrawiania, i to już będzie po wszystkim, i wtedy już będziemy mogli zacząć żyć tu i teraz. I ja bardzo mocno wierzyłam w tą koncepcję. W tą koncepcję wierzyło ogrom ludzi, również którzy mnie prowadzili. Moi coachowie, moi mentorzy, moje terapeutki, które również także równolegle mnie prowadziły. To była koncepcja, w którą chyba wszyscy wówczas praktycznie, których ja znałam, wierzyliśmy. I ja w tym kierunku prowadziłam również warsztaty. Warsztaty, sesje, to była cały czas praca tylko i wyłącznie z przeszłością, cały czas i głębiej, i głębiej, i głębiej. I wiecie, to jest tak, że kiedy my tkwimy w przeszłości, to my nie mamy po pierwsze siły i energii na to, żeby żyć tu i teraz. Po drugie, my jesteśmy w ciągłym bólu, w ciągłej krzywdzie, w ciągłym poczuciu żalu i takiego poczucia, dlaczego to mi się przydarzyło. I próby zrozumienia, dlaczego? Dlaczego tak się stało? I ja tu nie będę się odnosiła już szczegółowo do koncepcji w postaci, że my sobie wybieramy doświadczenie w postaci przemocy w rodzinie albo wykorzystywania seksualnego w rodzinie. To jest dla mnie absolutna bzdura. To jest tak ogromna bzdura, że to jest bzdura. Niczego sobie takiego nie wybieramy. Tak to tylko podsumuję. Więc na tamten czas moja koncepcja była taka, żeby pracować z przeszłością i uwalniać tą przeszłość i uzdrawiać tą przeszłość. W pewnym momencie to się wszystko skończy. I to zachorowanie sprawiło, że ja nie mogłam już pracować. No to naturalne było, że nie będę pracować, nie będę prowadzić warsztatu, nie będę pisać. Nie będę nic robić. I będę zdana w dodatku na czyjąś łaskę. Czyją? To był duży znak zapytania, no bo tutaj, gdzie mieszkam, w Anglii, nie mam żadnych bliskich ani bliskiej rodziny, więc to powodowało we mnie nie tylko zdenerwowanie, ale takie też ogromne rozgoryczenie. Dlaczego ja? Dlaczego to mi się przydarza? Jak to możliwe, że znowu się coś dzieje takiego w moim życiu, kiedy ja już powoli zaczynam wychodzić na prostą i tu nagle coś takiego ma miejsce? I ja spędziłam wtedy kilka dni w szpitalu. To zachorowanie objawiało się przede wszystkim, ja to tak opisuję w tej chwili, że jest to takie wyjście świadomości z ciała. Tak jakby świadomość jest jedną nogą w ciele, a drugą nogą jest poza ciałem. I to bycie jedną nogą w ciele sprawia, że organizm funkcjonuje, ale nie ma kontroli nad wszystkimi czynnościami.
na przykład nad ruchem, nad widzeniem, nad mówieniem, nad skupieniem się. Natomiast jest bardzo duża świadomość tego, co się dzieje, tego, co się dzieje na zewnątrz, tego, co się dzieje w organizmie, tylko niemożliwość przełożenia tego na ruch. I to było takie duże zatrzymanie. Kiedy mnie wypisano ze szpitala, twierdząc, że nie wiedzą, co mi jest, oczywiście ogromną ilość leków i każdy był na coś innego. A kiedy mnie wypisano z tego szpitala, byłam załamana. Byłam kompletnie załamana. Nawet trudno mi w tej chwili opisać to, jak ja się wtedy czułam. I wówczas minęło ileś dni mojego pobytu w domu. Mój dom zamienił się w jeden wielki śmietnik. To, co się działo w tym domu, to po prostu dramat. Ja i dwójka dzieci, i ja, która nie jest w stanie ani zmyć naczyń, ani nic, więc prosiłam swoją córkę, żeby mi pomogła. Ona, dorastająca nastolatka, więc z wochami, z krzykiem, z obrażaniem się, dlaczego ja, dlaczego nie ktoś tam, i tak dalej, i tak dalej. Ogrom takich dodatkowych jeszcze bodźców, które potęgowały moje samopoczucie. I pewnego dnia wstałam rano, zwlekając się z łóżka, poszłam do salonu, doczołgałam się do tego salonu, doczłapałam się do tego salonu, bo droga takich kilku, pokonanie takich kilku metrów zajmowało mi dosyć dużo czasu, dlatego że traciłam równowagę i musiałam robić odpoczynek, krok do przodu, robić odpoczynek, krok do przodu. Kiedy dotarłam do tego łóżka i usiadłam, to nie mogłam pisać w dzienniku. Na tamten moment ja nie mogłam zrobić ze sobą nic. Nie mogłam zrobić procesu, nie mogłam zrobić EFT, nie mogłam pisać w dzienniku, nie mogłam napisać listu do wewnętrznego dziecka. Byłam kompletnie zatrzymana i tak wściekła na to, co się przydarzyło, bo nawet nie mogłam się w żaden sposób wyprowadzić z tego stanu i nie mogłam dotrzeć, co jest. Więc jedyne, co mogłam zrobić, to po prostu usiąść ze sobą i usiadłam, zamknęłam oczy. I zaczęłam tak przeklinać. Zaczęłam tak przeklinać, tak kląć na Boga. Źródło i tą energię, tą czystą, świetlistą energię, która stworzyła Ziemię, stworzyła cały wszechświat. Ja nazywam Bogiem, ale nie ma to dla mnie nic wspólnego z chrześcijaństwem ani żadną religią. Natomiast jest to tylko dla mnie takie odniesienie. I ja zaczęłam tak przeklinać. Ja zaczęłam takie rzeczy mówić z taką wściekłością, bo to był moment, w którym tak naprawdę to nie miało żadnego dla mnie znaczenia kompletnie. I to był moment, w którym ja poczułam, że już nie wiem, co mam robić. Nie wiem, kim mam być, nie wiem, co mam robić i nie wiem kompletnie, czym mam się zajmować. Poczułam, jakbym miała związane ręce, nogi i w ogóle taka zatrzymana, dosłownie zatrzymana w miejscu. I siedząc na tej kanapie, dokładnie, bezsilność, frustracja, siedząc na tej kanapie, mając zamknięte oczy, ja nie nazywam tego medytacją, bo ja po prostu zamknęłam oczy, miałam słuchawki na uszach, słuchałam muzyki, takiej, której zawsze słuchałam, kiedy pisałam w dzienniku, to były jakieś mantry. Zaczęłam mówić to, co czuję. Mówić, przeklinać, wyzywać, być taką wściekłą. Zaczęły mi lecieć łzy, zaczęłam płakać to tak bardzo, bardzo mocno. I w pewnym momencie zadziało się coś bardzo dziwnego. W pewnym momencie poczułam, że z mojego ciała, tak jakby moja świadomość zupełnie wychodzi. I poczułam w moim ciele inną energię, taką bardzo jasną, taką otulającą, taką, która powoduje, że masz poczucie, że jesteś w domu. Ja to tak nazywam, to tak jakby ktoś pomyślał, nareszcie jestem w domu. I ta energia, którą miałam, która weszła, którą poczułam, świat wokół przestał istnieć. Zupełnie. Nie miało już nic znaczenia, czas się zatrzymał. I byłam w takim otuleniu, w takim poczuciu ubogości, w
w takim poczuciu jedności, w takim byciu tam, gdzie przynależę, i byciu tam, skąd przychodzę, że nie chciałam stamtąd już w ogóle wracać. I chwilę później zostało mi pokazane, jak mam żyć, jak mam funkcjonować, kim mam być, jak mam pomagać innym. I oczywiście, że mam wrócić z powrotem do moich dzieci, do mojej misji, którą mam do wypełnienia. I pamiętam, że kiedy się to skończyło, byłam taka bardzo zdziwiona, ponieważ usłyszałam, że mam być kobietą. Bo tam było dużo pytań, dużo takich pytań i wątpliwości, kim ja mam być, jak ja mam się teraz pokazywać. I przyszło do mnie, że mam być kobietą, która emanuje kobiecością, która emanuje seksualnością, która po prostu jest sobą. Nie mam gdzieś uciekać od tego, co lubię, od makijażu, od ułożonych włosów, od strojów, które są zgodne ze mną, tylko mam iść za tym. Mam iść za tym, mam po prostu być sobą, ponieważ ta jakość, która zastąpiła moją świadomość. Wybaczcie, ale to mnie za każdym razem porusza. Dzisiaj mam odwagę o tym mówić i się nie wstydzę. 3 lata temu nie opowiadałam tego w ten sposób. Więc ta jakość, która, ta energia, która we mnie weszła, powiedziała, że chce doświadczyć życia takiego w jakości, którą ja zaprezentuję. Że każda istota na Ziemi, każdy człowiek na Ziemi przejawia życie w inny sposób. Inaczej patrzy na życie, inaczej postrzega pewne zdarzenia, inaczej doświadcza pewnych zdarzeń. I ta energia chce doświadczyć poprzeze mnie tej jakości życia, bycia kobietą taką, jaką ja jestem. Nie ogólnego bycia kobietą, tylko bycia kobietą w mojej jakości. I kiedy skończyła się ta medytacja, kiedy ten proces, kiedy doszłam do siebie, wstałam i wszystko to, co mi dolegało, zniknęło. Po prostu zniknęło. Byłam w tak dużym szoku. W tak ogromnym szoku, że pamiętam, że poszłam do mojej córki, do pokoju i powiedziałam, że muszę wyjść na chwilę. Ona się zapytała, dokąd idę, czy do szpitala. Mówię, że nie. Idę się przejechać samochodem i sprawdzić, czy już mogę. I wzięłam kluczyki, wsiadłam do samochodu, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie jechać samochodem. To wszystko zmieniło. Od tamtego momentu wiele osób odeszło z mojego życia. Wiele osób przestało być w mojej przestrzeni. Niektóre wróciły, inne nie. Było ogrom kobiet, które się odwróciły ode mnie i powiedziały, że nie chcą więcej, by mnie prowadziła, ponieważ przestało być zgodne z nimi to, co robiłam. Bo od tego momentu przestałam pracować tylko i wyłącznie z przeszłością, a praca z przeszłością stała się tylko pewnym elementem tego, by pójść dalej. I chciałam bardzo mocno zrozumieć, co się wydarzyło w tamtym momencie w moim życiu i czym było to doświadczenie. Więc ktoś by powiedział, że w bluźnierczy sposób, ale wpisałam do internetu spotkanie z Bogiem. I wyskoczył wtedy w wynikach wyszukiwania Joe Dispenza. Jego medytacje.
posłuchałam jednego jego wykładu i bardzo mocno to ze mną zarezonowało. I w krótkim czasie przystąpiłam do jednego z jego warsztatów, takich 7-dniowych, wówczas online. I ten warsztat i medytacje, które on prowadził, były takim puzzlem do całości układanki. To jakby pokazało mi, że idę właściwą drogą. To nie było tak, że on pokazał mi nową drogę, tylko był potwierdzeniem dla mojego umysłu, czym jest to, czego zaczęłam wówczas doświadczać, bo zaczęłam doświadczać niewyobrażalnych zdarzeń. Każdego dnia przez pół roku, każdego dnia kilka razy dziennie widziałam na niebach dziwne znaki. Świeciło słońce, nie było chmur, a ja widziałam tęczę. Niektóre z tych znaków uchwyciłam aparatem, bo były one tak mocne, że chciałam je zatrzymać dla siebie, chociażby na mieć zdjęcie tego. I mimo, że tak dużo osób wówczas odeszło, to pojawiły się nowe, założyłam nową grupę i pojawiły się zupełnie nowe. Natomiast w momentach, w których ktoś siadał na sesję ze mną, kiedy pracowaliśmy z jakimś aspektem, z jakimś tematem, było coś, czego mi brakowało. Coś, co miało być mostem pomiędzy tą nauką życia w tu i teraz i uznania, że to, co się wydarzyło, to się wydarzyło, ale nie definiuje nas jako człowieka i że mamy pełną możliwość, potencjał i moc zmiany tego, zmiany siebie. I tą przeszłością było coś brakującego. Ja bardzo długo nie mogłam znaleźć odpowiedzi, co to jest. I w rok później, po całym zdarzeniu, przez przypadek trafiłam na Human Design. Ja już o tym kilka razy wspominałam dla Was tutaj. I ja wielokrotnie też gdzieś wspominam tak mimochodem na niektórych spotkaniach live. Nie wiem, czy to jest jakaś kropka, którą ja mam, bo mi to przeszkadza bardzo mocno. Widzę to i przeszkadza mi to w rozmawianiu z Wami. Trafiłam na system Human Design i zaczęłam odkrywać coś, co było dla mnie ogromnym wow. Takim gigantycznym, gigantycznym szokiem. Pierwszy rok to był rok, w którym się kompletnie zatrzymałam i zaczęłam wycofywać ze wszystkim, i pojawiło się wiele znaków zapytania i niezrozumienia i wątpliwości. A kolejny rok był rokiem adaptacji i wprowadzania tego wszystkiego. I opowiadam Wam o tym nie bez powodu, bo dzisiaj przygotowując się do tego warsztatu, ten warsztat jest pod tytułem. Dziękuję. Ten warsztat jest pod tytułem Szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko. I w drugim dniu warsztatu opowiadałam Wam o tym, że my, kobiety, w tym świecie, w którym żyjemy, tym technokratycznym świecie, my nie jesteśmy, ten świat nie jest przystosowany do macierzyństwa. Nasza natura i to, jakie jesteśmy wewnętrznie, zewnętrzny świat stara się nas odseparować, oddzielić, stara się nas rozerwać, zabrać nam to, co jest dla nas naturalne. Nasze naturalne instynkty chce pozbawić nas naturalnych instynktów. Cały system, którym funkcjonujemy, ma za zadanie nie kierunek wsparcia macierzyństwa, ale kierunek hodowli, tak bym to nazwała, hodowli dzieci. To oczywiście zaczyna powoli ulegać zmianie, ale ta zmiana wciąż jest za mała, ponieważ tak dużo ludzi błądzi w ciemności, w przeszłych doświadczeniach, że bardzo często, kiedy odgrzebią się z tych traum, szczególnie matki, stają w relacji do dziecka i dziecko nie ma już 7 lat, tylko 15, bo przez, nie wiem, 8 lat siedziały w procesach i nie wiedzą, co z tym dzieckiem zrobić. Albo już ma 20 lat i właśnie wyprowadza się z domu i popełnia pierwsze poważne swoje potknięcia życiowe. I matka zaczyna się mierzyć
z konsekwencjami swoich decyzji, swoich procesów i swojego czasu niebycia przy dziecku, nietowarzyszenia i wielkiego, wielkiego znaku zapytania, jaką ja mam być matką, jak ja mam to dziecko wspierać. I to jest tak ważne, żeby zrozumieć koncepcję świata, w którym żyjemy, bo dopóki my nie jesteśmy tego świadome jako matki, dopóty nami jest sterowany, jesteśmy sterowane zewnętrznie. Jesteśmy bombardowane, co powinniśmy, jak powinno być, a jak nie powinno być. Próbuje się nam wmówić, że powinniśmy nie czuć tego, nie czuć tamtego, robić tak, albo tak, ale nie tak, jak czujemy. I stajemy w takiej kontrze do tego, co wewnętrznie czujemy, versus to, co jest nam narzucane i jak powinno być. I tego jest tak dużo. Tego jest tak dużo, mówi się, że dziecko to powinno się tak zachowywać, albo takie powinno być, albo nie powinno tego czuć, albo powinno tak siedzieć, albo tyle czasu spędzać w szkole, albo być posłuszne, albo nie odzywać się, kiedy jest niepytane. Ogrom. I zapomina się o jednej rzeczy. Mimo, że to też jest mówione, że dziecko rozwija się do 6. roku życia. Tylko i wyłącznie poprzez swój świat emocji. I tak postrzega życie. Poprzez odczuwanie, poprzez zmysły, poprzez obserwacje. Nie inaczej. Po 6. roku życia dziecko zaczyna zdobywać dostęp do swojego umysłu świadomego i zaczyna kwestionować pewne rzeczy, zaczyna zadawać innego rodzaju pytania, zaczyna wątpić, zaczyna szukać odpowiedzi i pojawia się wtedy ten umysł świadomy, ale do 6. roku życia tego nie ma. Do 6. roku życia dziecko jest jedną wielką gąbką i chłonie. I my, jako matki, rodzimy takie dziecko i mamy naturalne instynkty. My jesteśmy w te instynkty wyposażone, jesteśmy ludźmi. Nie może być tak, że jesteśmy głupsze albo bardziej prymitywne niż samice ssaków zwierzęcych. Natomiast kiedy to dziecko się rodzi, mówi się nam, że jest czas karmienia, co ileś czasu, dziecko musi się wypłakać, dziecko samo się musi uspokoić, dziecko nie musi być tak często przewijane, dziecko powinno się tu dostosować, dziecko powinno być brane na ręce, dziecko musi witać się z babcią, z dziadkiem, nieważne czy chce, czy nie. Wiele, wiele takich rzeczy. Ale przy każdej z tych rzeczy ty, jako matka, ty dobrze wiesz, co jest zgodne, a co nie. Ty dobrze wiesz, co jest właściwe, a co nie. W momencie, w którym pozwolisz, żeby ktoś ci powiedział, co jest właściwe i odsuniesz swoje czucie na bok, musisz ogrom energii temu zadedykować. Bo to, co jest naturalne, jest na początku automatyczne. To jest natura. My takie jesteśmy, tak jesteśmy stworzone. To jest naturalna rzecz, która się w nas pojawia. Naturalną rzeczą jest to, że kiedy małe dziecko płacze, dla matki z piersi leci pokarm, leci mleko. To jest naturalne. I naturalne jest, że dziecko trzeba przystawić do piersi. Ale to, co jest robione i to, co było robione, to mleko się odciągało i odkładało do zamrażarki albo do lodówki na czas karmienia. I uczyło się dziecko jak w zegarku, kiedy jest czas karmienia. A poprzez to, że się uczyło, kiedy jest czas karmienia, uczyło się dziecko od samego początku, jak ma przestać czuć głód, jak ma odciąć się od tego, co czuje, jak ma być posłuszne bezwzględnie temu, co jest na zewnątrz, a nie sobie. I będąc w tym całym okresie tych 8 lat swojego rozwoju, ale też i prowadzenia innych, szukałam i szukałam cały czas czegoś, co da całość dla układanki, ponieważ w tej medytacji, w tej rozmowie, która się zadziała z tą jasną, świetlistą energią, w dniu, w którym nastąpiło moje uzdrowienie, dostałam bardzo mocny przekaz, że moja droga to droga dedykowana kobietom, matkom,
ale nade wszystko dzieciom. I mam przyczynić się, i mam przyłożyć swój puzalek do całej układanki, aby pewnego dnia, być może już nie za mojego życia, aby pewnego dnia na całej ziemi rodziły się dzieci, które są szczęśliwe, dzieci, które mają świadomych rodziców siebie i dzieci, które mają rodziców świadomych swojego rodzicielstwa i swojego dziecka. I nie mogłam tego znaleźć. Dużo, dużo warsztatów prowadziłam w postaci uzdrawiania matczynej rany, uzdrawiania ojcowskiej rany, odzyskania kobiecości, pracy z wewnętrznym dzieckiem, emocji, uczenia się tych emocji, uczenia się emocjonalnej inteligencji, tworzenia relacji w oparciu o zupełnie inną przestrzeń komunikacji, ale też i bardzo głębokiej pracy z energiami, widzenia tego, kim jest druga osoba naprawdę, jakie role przyjmuje, czyli takiego mocnego wychodzenia poza. I to przynosiło niesamowity efekt, ale wciąż było za mało. I pojawia się wiele rzeczy, takich jak język komunikacji serca, jak rozmawiać z dzieckiem z przestrzeni serca. Jednak bez względu na to, ile by się nie pojawiło możliwości i narzędzi, tak zawsze docieramy do takiego punktu, w którym nie możemy przebrnąć dalej. Ponieważ ten język komunikacji jest cudowny, ale on kompletnie nie działa, kiedy my jesteśmy w emocjach. On kompletnie nie działa, kiedy druga osoba robi coś, co jest dla nas zupełnie niezrozumiałe, dlaczego tak robi. I my nie jesteśmy dzisiaj się nie urodziliśmy. Ty się nie urodziłaś dzisiaj. Ty nie przyszłaś na świat dziś, tutaj, w tym momencie, mając 30, 40 albo 50 lat. Tylko ty masz za sobą dekady życia. Dzień po dniu doświadczania różnych rzeczy. Wmawiania, pokazywania, jak powinnaś, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co możesz, czego nie możesz, co musisz, co masz odsunąć, czego masz nie czuć. To są dziesiątki tysięcy godzin za tobą. Intensywnych szkoleń, w których wzięły udział wszystkie twoje zmysły, szkoleń, które się nazywają życie, twoja codzienność. I bez względu na to, ile byś nie wzięła technik, narzędzi, ile byś ich się nie nauczyła, to zawsze przyjdzie taki moment w ciągu dnia, kiedy nie będziesz miała czasu, żeby usiąść zrobić EFT. Kiedy nie zauważysz emocji, które się w tobie pojawią, kiedy ktoś się zachowa w sposób taki, a ty będziesz mało wtedy uważna, że cię striggeruje. I nieważne, ile przepracujesz godzin uzdrawiania przeszłości i traum, wciąż będzie gdzieś się pojawiało poczucie, dlaczego? Dlaczego ta osoba się tak zachowuje? Dlaczego to dziecko tak reaguje? Dlaczego ono takie jest? Dlaczego ono się nie może czegoś nauczyć? Przecież to jest takie proste. Dlaczego ono nie może tego pojąć? Dlaczego ono to robi? Dlaczego ono dokonuje takich wyborów? Dlaczego ja mu tłumaczę, 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 ono i tak robi po swojemu? Dlaczego ono we mnie wywołuje takie emocje? Dlaczego ja mam pewne potrzeby, które są sprzeczne z byciem matką? I tu żaden język komunikacji nie pomoże. Może inaczej, nie pomoże, żeby to zmienić. On może pomóc, żeby zakomunikować coś, ale ty będziesz stała na rozdrożu. I tym rozdrożem będzie to, co zostało ci wpojone i to, jaka masz być jako matka, versus to, co gdzieś w tobie jest, czego nie rozumiesz. I co gdyby? Co gdyby któregoś dnia przyszedł taki moment, że zrozumiesz, kim jesteś, zrozumiesz swoje zachowania, zrozumiesz swoje głębokie, głębokie pragnienia, zrozumiesz swoje potrzeby, zrozumiesz swoje reakcje, zrozumiesz to, czego nawet nie chcesz na głos powiedzieć, ale w tobie jest. I w ekstremalnych, podbramkowych sytuacjach wypływa z ciebie,
kiedy się kłócisz, krzyczysz, kiedy pojawia się złość ogromna, bo wtedy możesz, bo wtedy masz powód? Co gdyby przyszedł dzień, w którym to wszystko stanie się dla ciebie jasne? I więcej, to samo stanie się z twoim dzieckiem. Co gdyby przyszedł dzień, w którym będziesz doskonale wiedziała, w jaki sposób pomóc swojemu dziecku, kiedy ma problem z nauką? Jak mu pomóc, kiedy czuje gigantyczną złość? Jak mu pomóc dokonywać wyborów? Jak mu pomóc w wielu, wielu rzeczach, przyjmując do siebie jedną bardzo ważną rzecz, jedno bardzo mocne wierzenie, że ty jako matka nie jesteś mądrzejsza niż dziecko. Nie ma rozeznania mądry-głupi, ponieważ takie rozeznanie tworzy separację, tworzy uznanie, dziecko jest niższej kategorii, musi nauczyć się życia. Ty jako matka masz po prostu większe doświadczenie w życiu, ale twoje doświadczenie jest oparte o twoje przeszłe zdarzenia. Wszystko to, co się wydarzyło w twojej przeszłości, wpłynęło na ciebie tu i teraz. Jeśli ty z tego poziomu chcesz uczyć życia swojego dziecka, to do jakiego poziomu ono będzie mogło dojść w życiu? I co jeśli będzie chciało przeskoczyć wyżej? Czy ono będzie mogło, czy jemu będzie wolno przeskoczyć wyżej? Czy ty jako matka zaakceptujesz to, że twoje dziecko pewnego dnia wyfrunie z gniazda i wyfrunie bardzo daleko? I to nie znaczy, że ciebie nie będzie kochało, tylko to znaczy, że dostało od ciebie wszystko, czego potrzebowało, aby zacząć swoje życie. I czy to będzie dla ciebie okej, kiedy nie przyjedzie 5 razy w roku? Kiedy nie przyjedzie nawet raz w roku, tylko raz na kilka lat? Czy to będzie okej? Czy ty sobie z tym poradzisz? Czy też przyjmiesz do siebie, że twoje dziecko musi dzwonić do ciebie ileś razy w ciągu tygodnia? Że musi przyjeżdżać do ciebie i cię odwiedzać? Że musi spowiadać się i opowiadać ci o tym, co się dzieje. Czym to wówczas jest? Czym jest taka relacja? Dawno, dawno temu, dawno, jakieś 15 lat temu, jeden z moich pierwszych, bardzo ważnych dla mnie osób, bardzo ważnych dla mnie mężczyzn, jeden z moich pierwszych terapeutów, powiedział do mnie coś, co w ogóle nie było dla mnie do przyjęcia. Zapytał mnie o relację, jaką mam ze swoją mamą. I ja mu opowiedziałam o tym, że moja relacja z mamą jest taka, że dzwonię do niej kilka razy, a widuję się z nią co tydzień. Bardzo często ze sobą rozmawiamy i bardzo długo. I ona wie o wszystkim, co się dzieje w moim życiu, absolutnie o wszystkim. I jak nie odbieram telefonu, to wydzwania non-stop, non-stop, non-stop. Potem mam kilkanaście nieodebranych połączeń. A jak ja nie odbiorę dalej, to wydzwania do wszystkich osób u mnie w pracy, żeby mnie zlokalizować. Gotowa nawet jest zadzwonić do mojego przełożonego, prezesa firmy, aby tylko mnie zlokalizować. I dowiedzieć się, gdzie jestem. I on się wtedy mnie zapytał, jak ja się czuję. Powiedziałam, że jak mam się czuć? Normalnie, czuję się jak każdy dorosły człowiek, jak każde dziecko swojej matki. A on mówi, że to nie jest tak, jak jest u wszystkich. Że są relacje między rodzicami a dzieckiem, gdzie dziecko otrzymuje od rodziców wszystko to, czego potrzebuje. Idzie w świat i aplikuje to w swoje życie. Staje się dorosłe i na tym rola rodzica się kończy. Wciąż jest rodzicem, ale nie ma już odpowiedzialności za dziecko. Nie ma już kontroli nad życiem dziecka. I ja słuchałam tego i pomyślałam sobie, ale jak? Jak to? To znaczy, że
To dziecko nie przyjeżdża na święta, 2 razy w roku na święta? On mówi, no nie. I nie dzwoni codziennie? No nie. A mówię, no to ile razy dzwoni? No czasem. Mówię, ale czasem to ile? Czasem raz w roku. Raz w roku? Jak to możliwe, że raz w roku? No mówię, a no tak, że jest dorosłe. I no nie musi się spowiadać mamie ani tacie z tego, co robi. Nie musi przyjeżdżać, ponieważ mama i tata mają swoje życie. I uszanowali to, że dziecko stało się dorosłe i ma prawo do swojego. I to nie zostało spisane między nimi na papierze. To nie zostało określone między nimi umową, że ma dzwonić wtedy, i tak dalej, tylko zostało to puszczone jako wolna intencja. I kiedy mają ochotę do siebie zadzwonić, to dzwonią, ale nie robią tego z obowiązku, poczucia albo przymusu, albo tak trzeba, tylko z wewnętrznego poczucia, tu, z przestrzeni serca, że zwyczajnie chcą się dowiedzieć, co u rodziców. I dla mnie ta koncepcja była kompletnie nie do przyjęcia i niezrozumiała. Kłóciła się ze wszystkim, co w sobie wówczas miałam. I nie wyobrażałam sobie, że mogłoby tak wyglądać w moim życiu. Ale dzisiaj dla mnie nie chodzi tak naprawdę, też chciałabym, żebyście dobrze zrozumiały, nie chodzi tak naprawdę o to, że dziecko ma dzwonić bardzo rzadko, ale chodzi o to, by dać dziecku wszystko to, co jesteśmy w stanie dać od siebie. I zaakceptować, że dziecko może z tym zrobić to, co uzna za słuszne, i wziąć z tych naszych nauk i z tego naszego bycia i towarzyszenia to, co z nim współgra, to, co z nim rezonuje, a resztę zostawić i zamienić na coś swojego. I ty, jako matka, dopełniłaś swojego. Nie jesteś matką, która musi się opiekować, nadzorować, niańczyć, kontrolować, brać odpowiedzialność za swoje dziecko po kres życia swojego albo swojego dziecka, tylko jesteś matką, która do pewnego wieku opiekuje się tym dzieckiem, bo ono tak potrzebuje, a potem powolutku wypuszczasz je z gniazda i popychasz, żeby mogło zacząć żyć samodzielnie. I rozumiesz, że będzie popełniało potknięcia. I jeśli będzie potrzebowało, może wrócić do ciebie, ale nie po to, żeby zamieszkać z tobą i żebyś znowu go przestawiła do piersi, tylko wrócić po to, przytulić się, opowiedzieć o tym, co jej boli, a po chwili otrzepać obdarte kolana i iść dalej. I my w ten sposób nie funkcjonujemy. Cały świat, który został stworzony, jest stworzony w oparciu o ciągłe rozdzieranie i rozdzielanie tego, co jest naturalne w nas. Kiedy my się rodzimy, rodzimy się w takiej pełni, w takim absolucie. Jedyne, czego jest potrzebne małemu dziecku, jedyne, czego potrzeba małemu dziecku, to rodzica obok, który chce to dziecko poznać, a nie je dostosować. O ile byłby piękniejszy świat i o ile byłyby szczęśliwsze dzieci i o ile my byśmy byli szczęśliwsi, gdyby rodzic w momencie, w którym dziecko się rodzi, był ciekaw tego dziecka, chciał je poznać. Chciał mu towarzyszyć. Był ciekaw jego umiejętności, które ta kruszynka ma w sobie wkomponowane. Gdyby był ciekaw tego, co się będzie tutaj kryło pod warstwą tej delikatnej skórki, czym będzie to nowe stworzenie? Kim ono będzie? Jakie umiejętności przejawi? I gdyby w ten sposób rodzice podchodzili do dziecka,
te dzieci miałyby przestrzeń, żeby poznać siebie. To jest zupełnie inna koncepcja, ale ona wymaga tego, by rodzic też chciał wiedzieć, kim jest. By matka wiedziała, kim jest, a przede wszystkim, by zrozumiała, że w obecnym świecie jest potrzebny duży balans i duża uważność. I to, co się dzieje na Ziemi, to się zmienia bardzo szybko. To nie jest tak, że my musimy robić pewne rzeczy. Natomiast jest tak, że kiedy my podejmujemy decyzje w zgodzie ze sobą, ale naprawdę w zgodzie ze sobą, wówczas dzieje się coś niezwykłego, bo energia we wszechświecie zaczyna nas wspierać. I pojawiają się właściwi ludzie na naszej drodze, pojawia się właściwe i odpowiednie wsparcie, pomoc, dzieją się zdarzenia, które nas zaskakują. A dzieje się tak dlatego, że zaczynamy żyć w zgodzie ze sobą. I ja pamiętam, jak duża różnica w moim podejściu była między moją starszą córką a młodszą. Gdzie moją starszą córkę byłam absolutnie taka dostosowana do wszystkich norm i wszystko musiało być tak, jak mi powiedziano, że musi być. I absolutnie odcięłam kompletnie swoje czucie, bo uznałam, że oni wiedzą lepiej, że lekarz wie lepiej, że pani nauczycielka wie lepiej, że w pani w przedszkolu wie lepiej, że ktoś tam na oddziale położniczym wie lepiej. Wszyscy wiedzą lepiej, a ja nie wiem nic. Ja nie wiem nic. Ja po prostu przyszłam tu urodzić dziecko i nie mam zielonego pojęcia o niczym. Ale jak to jest, że zwierzęta rodzą potomstwo i nie ma tam żadnego doktora i nie ma tam nikogo mądrzejszego od nich i doskonale radzą sobie z wychowaniem tego potomstwa? My ludzie jesteśmy obdarowani przez tak ogromną ilość dostępnych informacji i kompletnie, kompletnie ufamy sobie i swoim instynktom. I kiedy tutaj w Anglii moja młodsza córka zaczęła chodzić do przedszkola, to powiedziano, że to normalne, że dziecko płacze, kiedy jest rozdzielane od matki. I tak ma być, ono się wypłacze, ale ono potem się uspokaja i potem wszystko jest okej. Okay. Nawet nie chcecie wiedzieć, jak ogromną gehennę przeszłam tutaj z obecnym szkolnictwem i szkołą, do której moja córka chodzi, ponieważ powiedziałam, że dopóki moja córka płacze, nie przekroczy progu szkoły. Więc wymuszono na mnie, że w takim razie będę musiała z nią siedzieć na korytarzu, aż się uspokoi. A ja powiedziałam, że okej, ale ja swojego dziecka nie dam do tego miejsca, dopóki ono płacze. Powiedziano, że mogą zabrać ją siłą, bo tak robią i to jest okej. Była we mnie ogromna, ogromna niezgoda na tego typu zachowanie. I siedziałam na korytarzu, ja albo tata Amelki. Siedzieliśmy i czekaliśmy, aż ona się uspokoi, aż będzie gotowa pójść. I okres adaptacji dla większości dzieci był tydzień, dla niej trwał prawie miesiąc. Dla większości dzieci zwiększało się bardzo szybko czas rozstania z rodzicami i czas pobytu w szkole, a dla niej dostosowali to do tego, czego ja zażądałam. I się nie ugięłam. I wiedziałam, że jest duże ryzyko, że w pewnym momencie powiedzą mi, to proszę zabrać dziecko do innej szkoły. To, kim jesteś ty i to, co w sobie masz, musi być priorytetem dla ciebie. Zrozumienie tego musi być priorytetem. Masz za sobą już X lat bycia mamą. Ogrom doświadczenia. Ale gdyby ktoś dzisiaj tutaj zadał ci pytanie, że gdybyś mogła być mamą po swojemu, mamą, która pozwoli sobie być kobietą w macierzyństwie,
To jak by wyglądało to macierzyństwo? Jak wyglądałyby relacje z dziećmi? Jak wówczas towarzyszyłabyś dziecku, gdybyś przyjęła do siebie, że to nie jest istota, która jest gorszej kategorii, która mniej wie, która jest głupsza, tylko że to jest istota ludzka, która rośnie, która przez większość życia była otwarta w zaufaniu do ciebie i chłonęła wszystko, co mówiłaś? Jak inne byłoby macierzyństwo, gdybyś przyjęła do siebie koncepcję, że towarzyszysz dziecku? Że nie wychowujesz je, nie dostosowujesz i nie próbujesz je wpasować w ramki, tylko mu towarzyszysz, wspierasz je, pomagasz, ale w sposób taki, który jest wspierający. Co wówczas byłoby inne w tym macierzyństwie? I co, gdybyś mogła przyjąć do siebie, że tak jak ty, tak i twoje dziecko, jesteście zupełnie, zupełnie indywidualni i unikatowi. I ani ty, ani ono tak naprawdę siebie nie znacie. Już nie mówiąc o tym, że nawzajem siebie nie znacie. Wielu rzeczy w sobie nie rozumiesz. Wiele rzeczy jest dla ciebie niejasnych w twoich pragnieniach, w twoim zachowaniu, w twoim reagowaniu, w twoich potrzebach. Wiele rzeczy wymuszasz poprzez różnego rodzaju zachowania albo poprzez oczekiwania nakładane na innych. A gdyby można było inaczej? Gdyby można było inaczej, gdyby można było stworzyć zupełnie inną relację. Na tym warsztacie szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko, w jednym z wersów opisujących warsztat napisałam, że tyle, ile dasz sobie, tyle dasz innym. Że najpierw musisz postawić siebie na pierwszym miejscu, a potem dopiero postawić innych. Chciałabym pójść o krok dalej. Wyobraź sobie, że niektóre kobiety, być może jesteś jedną z nich, wewnętrznie są tak skomponowane i stworzone, by nie być samodzielnie matkami i w ogóle mieć bardzo indywidualny system macierzyństwa. Na tyle indywidualny, że udział matki w życiu dziecka jest bardzo mały. Co, gdyby się okazało, że jesteś ty taką matką? I system, i wszystkie reguły, i zasady, i społeczeństwo narzucały ją na ciebie, że ty jako matka masz być od rana do wieczora dostępna dla dziecka, zajmować się przede wszystkim dzieckiem. Co jeżeli ty okazałoby się, że jesteś matką, która, kobietą, która może być matką, ale musi być tą matką w trochę innych zasadach, po swojemu. To co wtedy? Co jeżeli ty, żeby być matką i czuć się spełniona, potrzebujesz również się czuć spełniona w przestrzeni kariery zawodowej? Co jeżeli ty, żeby być matką i dać właściwą opiekę dziecku, potrzebujesz mieć oparcie i poczucie bezpieczeństwa, ponieważ sama nie jesteś w stanie tego wytworzyć. I jest potrzebny ktoś, kto będzie ciebie również wspierał. Co jeżeli ty razem z dzieckiem musicie tak samo dużo spać i odpoczywać, żebyś ty miała energię na towarzyszenie swojemu dziecku? Co jeżeli jesteś taką osobą? I co jeżeli nie miałaś o tym kompletnie pojęcia i zażynałaś się, zachorowywałaś? Po to, żeby spełnić oczekiwania tego, co ci było narzucone. A co jeżeli jesteś taką matką, która, taką kobietą, która tak naprawdę głęboko, głęboko wewnętrznie została matką, ale gdyby mogła wybierać, to zdecydowałaby inaczej, gdyby mogła żyć po swojemu.
Co jeżeli takich koncepcji macierzyństwa i tego, jak ma wyglądać to macierzyństwo i jak ma wyglądać szczęśliwa mama, jest ogrom? Co jeżeli ty, żeby być szczęśliwą mamą, musisz najpierw być szczęśliwą kobietą? I żeby być szczęśliwą kobietą, potrzebujesz przejawić swoją kobiecość w pełni, pokazać tą swoją kobiecość. Pokazać swoją seksualność i przejawienie tej seksualności, przejawienie tej kobiecości ma formę, której społeczeństwo nie akceptuje. I co, jeżeli ty rezygnujesz z tego po to, żeby nie być ocenioną przez innych, po to, żeby spełnić czyjeś oczekiwania, narzucone zasady, ale konsekwencją tego jest to, że zaczynasz chorować. I pojawiają się choroby autoimmunologiczne, na przykład choroby tarczycy. Pojawiają się mięśniaki na macicy, na jajnikach, nowotwory. Co jeżeli twoje ciało zaczyna tyć i nie umiesz tego zrozumieć dlaczego? Co jeżeli dla swojego zdrowia i dobrego samopoczucia i zdrowia wszystkich, całej rodziny, potrzebujesz czasu każdego dnia, żeby być kompletnie sama ze sobą. Ale nie sama ze sobą w pracy, tylko sama ze sobą. I nie sama ze sobą z dziećmi, tylko sama ze sobą. Co jeżeli twoje dzieci, albo jedno z nich, potrzebuje czegoś takiego jak tak zwany piżamowy dzień? I potrzebuje siedzieć od rana do wieczora przez cały dzień w piżamie w łóżku. I robić nic. Co jeżeli ty o tym nie wiesz? Czy któraś z tych rzeczy z wami rezonuje? Czy gdzieś odnajdujecie siebie? Czy zdarza ci się moment, w którym jesteś przytłoczona wszystkim? Znajomościami, spotkaniami towarzyskimi, nawet obecnością Twoich dzieci i Twojego partnera, i marzysz o tym, żeby wziąć głęboki oddech i gdzieś na chwilę się przenieść, być sama i nie rozumiesz tego. Nie rozumiesz tego, bo wszystko dookoła mówi ci, że to jest nie okej, że chcesz być sama. Aż tak bardzo, że nie powinnaś, szczególnie kiedy na przykład są małe dzieci, nie powinnaś, mają 2, 3 latka albo są noworodkiem, nowonarodzone dziecko, nie powinnaś chcieć być sama zupełnie, nie. Dlaczego o tym wam wszystkim opowiadam? Ponieważ cała moja praca i wszystko to, co robiłam, zmieniło się diametralnie. I całe moje życie zmieniło się diametralnie w momencie, w którym zaczęłam rozumieć te rzeczy. W momencie, w którym zaczęłam rozumieć siebie. To, o czym opowiadałam, o tym brakującym połączeniu tych dwóch przestrzeni. Nie dziwię się, Elu, że uwielbiasz być sama ze sobą. Ja wiem dlaczego nawet. Kiedy szukałam połączenia tych dwóch przestrzeni, moje pragnienie było takie, aby znaleźć coś, co sprawi, że będziemy w stanie tworzyć dla siebie życie, które będzie szczęśliwym życiem. Życie, w którym nie będziemy czuć się źle ze sobą, nawet wtedy, kiedy są trudniejsze dni. Życie, w którym będziemy wiedzieć, co jest dla nas właściwe, jak podejmować właściwe dla siebie wybory, jak podejmować właściwe dla siebie decyzje. Ale przede wszystkim dotarcie do takiego punktu w rozwoju swoim, kiedy odzyskujemy swoją wewnętrzną mądrość. Czyli ja nazywam to tak, jakbyśmy zawrócili do punktu zero i nagle mam te 44 lata, ale mądrość mam
tą, którą miałabym, gdyby nie wydarzyło się pewne zdarzenie w moim życiu. Gdyby pozwolono mi być całą. I tym brakującym kawałeczkiem było niesamowicie uzyskanie wiedzy i studiowanie tej wiedzy związanej z systemem Human Design. Systemem, który został stworzony w latach 90. tak naprawdę po to, aby pomóc rodzicom, którzy mieli dostać wiedzę, kim rodzi się ich dziecko. Aby tym rodzicom pomóc, aby było mniej krzywd, mniej cierpienia, mniej traum, mniej różnego rodzaju problemów i trudności. Ten system został po to stworzony, został po to spisany, aby dzieci miały szczęśliwsze życie. Zaskakujące tylko jest w tym to, że minęło od tamtej pory ponad 30 lat i przez 30 lat ludzie na całym świecie słyszeli o nim. I ja spotykam ogrom ludzi, których jak pytam, czy znają Human Design albo czy znają swój profil, to mówią, że tak, nawet mają ten profil zrobiony, nawet odczyt ktoś im robił. I dalej są w miejscu, w którym ich życie jest, jakie było. I dalej robią to, co robili, i w sposób, w jaki ich nauczono, i żyją tak, jak zostało im to zaprogramowane i pokazane. Dzisiaj dla mnie, kiedy z kimkolwiek rozmawiam, w większości sytuacji od razu jestem w stanie wyczuć, kto jest po drugiej stronie. Czy po drugiej stronie jest manifestujący generator, czy jest generator, czy reflektor, czy projektor, czy manifestor. Te pięć typów energetycznych jest kompletnie innych. Ja generatora wyczuję na kilometr. Tak samo jak manifestującego generatora. Tak samo jak manifestora. No i oczywiście projektora. To po prostu czuć. To po prostu czuć. Te energie są tak kompletnie inne. I w momencie, w którym ktoś mi mówi, jaki jest jego typ energetyczny, dla mnie ogrom rzeczy staje się jasnych i zrozumiałych. Ogrom. Jestem w stanie od razu poczuć, czy dana relacja między mną a drugą osobą będzie właściwą relacją dla mnie i jaka będzie dynamika tej relacji. I od razu jestem w stanie powiedzieć takiej osobie, jak będzie wyglądała jej znajomość ze mną, że będą momenty tak zwanej ciszy z mojej strony i to są naturalne chwile. To będą chwile, które będą trwały nawet do tygodnia, w ciągu miesiąca. I to będą chwile, kiedy ja po prostu będę ze sobą. I żeby się ta osoba nie przejmowała brakiem kontaktu ze mną, z mojej strony, bo taka właśnie jestem. I to nie oznacza, że kogoś przestałam lubić albo na kimś mi nie zależy. To znaczy, że potrzebuję wyjść trochę z przestrzeni kontaktów międzyludzkich i pobyć ze sobą. Ale oczywiście mam wokół siebie dzieci. Zajmuję się tymi dziećmi, mam pracę, którą wykonuję. Natomiast z pewnymi kontaktami usuwam się, troszeczkę odchodzę na bok. I to mi dało ogromne zrozumienie przy tym, jak towarzyszyć również moim dzieciom. W jaki sposób moje dwie córki, kompletnie inne, przyswajają swoją wiedzę. W jaki sposób robić i co robić, żeby dobrze spały, co jest odwrotną rzeczą do mnie. Ja potrzebuję się kłaść dużo wcześniej spać, potrzebuję poleżeć w łóżku trochę czasu, pół godziny, nawet godzinę, zanim pójdę spać, a one muszą w ciągu dnia się wyhasać, wybiegać i wieczorem nawet jakieś małe ćwiczenia ruchowe porobić albo coś porysować, gdzieś jeszcze zająć umysł różnego rodzaju działaniami takimi tonującymi, aby energia, którą nazbierały sobie w ciągu dnia, aby ta energia zaczęła opadać. I dla mnie wiele rzeczy stało się jasnych w tym momencie, w którym zaczęłam uczyć się o Human Design, ponieważ to stało się mostem. Mostem łączącym
Praca z przeszłością i uzdrawianie przeszłości. Praca z wszystkimi ranami, które powstały, krzywdami, traumami. I to, kiedy budujemy naszą przyszłość i bycie w tu i teraz, to stało się mostem, dającym mi odpowiedzi na wszystkie pytania, zaczynając się od słów dlaczego. I to, co było najmocniejsze w ostatnim czasie, bo ten warsztat przygotowałam dla Was, żebyście mogły wziąć z niego przede wszystkim jedną najważniejszą rzecz. Że zanim każda z Was się stała matką, najpierw była kobietą. I tą kobietą byłaś w jakiejś jakości. I przypuszczam, że żadna z Was, ani będąc kobietą, zanim została matką, ani będąc matką, nie była w 100% w zgodzie ze sobą i nie żyła w 100% w zgodzie ze sobą, bo prawdopodobnie żadna z Was nie znała siebie. Na tyle, by móc to powiedzieć. Pewnie popełniliście różnego rodzaju potknięcia. Pewnie byłaś oceniana jako kobieta. Może chciałaś być taka, ale nie wypadało. I podobnie może działo się, kiedy zaczęłaś być matką. I ten warsztat, jego głównym celem było to, aby otworzyć przed wami drzwi, aby otworzyć przed wami przestrzeń do zadawania sobie pytań, do kontemplacji, do pobycia w takim wokół tematu, co to znaczy być szczęśliwą matką. Co to znaczy być szczęśliwą matką i kim jest szczęśliwa matka? I czy zawsze musi być tak, czy zawsze musi być tak, że tak jak się czuje matka, to tak samo musi się czuć dziecko? Czy musi być tak, że jak ja jestem szczęśliwa, to moje dziecko też musi być szczęśliwe? Bo jak ono jest nieszczęśliwe, to ja nie mogę być szczęśliwa? I w drugą stronę, jak ja jestem nieszczęśliwa, to ono nie może być szczęśliwe? Czy tak musi być? Ten warsztat również miał pokazać dla Was jeszcze jedną rzecz. I być może część z Was to zauważyła, a być może niektóre z Was nie. Że wszystko się zmienia, kiedy zmieniamy percepcję patrzenia. W momencie, w którym to my jesteśmy matką i patrzymy na siebie jako na matkę versus nasze dziecko, mamy pewne pragnienia i oczekiwania. Ale kiedy jesteśmy na warsztacie albo pracujemy z matczyną raną i my jesteśmy dzieckiem i patrzymy versus matka, to nagle nasze oczekiwania i nasze potrzeby i to, jak patrzymy na tą rolę matki, są inne. Nagle słowo matka na warsztacie o uzdrawianiu matczynej rany nabiera innego znaczenia, innego wyrażenia, niż wtedy, kiedy pracujemy ze słowem matka na warsztacie szczęśliwa mama, którą my mamy być. I moje pytanie jest, jak to możliwe i dlaczego? I odpowiedź, która do mnie przyszła, była taka, że kiedy pracujemy z matczyną raną, jesteśmy ofiarą. A kto inny jest katem? Ale kiedy pracujemy z byciem szczęśliwą mamą, nie ma kata i nie ma ofiary. Bo gdyby był kat i byłaby ofiara, to okazałoby się być może, że my jesteśmy katem, a nasze dziecko jest ofiarą. I co wtedy? Wtedy potrzebowałybyśmy dojść do takiego punktu, gdzie musiałybyśmy spojrzeć na to wszystko bardzo mocno z boku. I to się zadziało w ten weekend u mnie. Chcę wam powiedzieć, że przeszłam, że przeczołgałam się przez niewyobrażalny proces. Byłam przygotowana, żeby dzisiaj was poprowadzić i zaproponować wam kolejny poziom tego warsztatu, którym miało być stworzenie szczęśliwej relacji między mamą a dzieckiem. I w weekend zadziały się takie rzeczy, które kompletnie, kompletnie postawiły mnie twarzą do czegoś zupełnie nowego. I ja nie mogłam tego zrozumieć, nie mogłam zebrać tego wszystkiego w całość, ponieważ
Dopiero co skończyłyśmy warsztat pracy z matczyną raną. Ogromnie głęboki i mocny warsztat. Te z was, które były na nim, wiecie, co tam się działo. I nagle teraz prowadzę warsztat o szczęśliwej mamie, gdzie to my jesteśmy mamami. I jak mogę prowadzić to w dwóch różnych jakościach? I zaczynają wypływać inne rzeczy. Pojawiać się inne odpowiedzi na to samo pytanie. I odpowiedzi są inne tylko dlatego, że my jesteśmy w innej roli. I zaczęłam szukać bardzo głęboko, co jest tutaj miskoncepcją, niezrozumieniem, dlaczego tak jest i co sprawi, żeby to stało się całością i żeby nie było takiego rozjazdu i żeby nastąpiło rzeczywiste uzdrowienie dwóch przestrzeni. Że owszem, kiedy my pracujemy z matczyną raną, mamy prawo i jest etap, w którym czujemy się jako ofiary. Ale co jeśli czujemy się jako ofiary przez cały czas, a potem jak wchodzimy w bycie mamą, my, mama, to już nie jesteśmy ofiarami i już w ogóle nie ma w naszym życiu ofiar. Są owszem rzeczy, które zrobiłyśmy źle, ale już nie patrzymy, że ktoś był ofiarą. Nawet nie chcemy. Szczerze mówiąc, nawet mamy nadzieję, że nie będzie żadnych ofiar. Nikt nigdy tak się nie poczuje i nikt nigdy nie zasiądzie na warsztacie uzdrawiania matczynej rany, gdzie to my będziemy tym podmiotem, według którego dana osoba, już dorosła, będzie się czuła pokrzywdzona. I nie chcemy tego, więc robimy wszystko, by do tego nie doszło. Nawet z zaprzeczeniem tego, co delikatnie jakby przesącza się i pojawia. Chcemy tego widzieć. Więc odsuwamy to kompletnie i uznajemy, że bycie mamą to najpiękniejsza rzecz na świecie, jaka może się zdarzyć. Owszem, są trudne rzeczy, ale tak naprawdę to jest to cudowny czas. A co gdybyśmy stanęły twarzą do tego bardzo mocno i zobaczyły, jak naprawdę jest, i wzięły głęboki wdech i wyszły z tej roli i spojrzały na swoje macierzyństwo i na macierzyństwo matki naszej, i gdybyśmy spojrzały z boku, co gdyby się okazało, że z podobnymi rzeczami się mierzyłyśmy, obie, i obie znalazłyśmy inne rozwiązania, inne drogi dla tych wyzwań, z którymi się mierzyłyśmy. I co, jeżeli ogromną, ogromną miskoncepcją i niezrozumieniem tego wszystkiego jest to, że obie jesteśmy ofiarami tego, gdzie żyjemy, ponieważ obie, i my, i ja, i moja matka, i moja babcia, i moja prababcia, zostałyśmy wpasowane w coś, co kompletnie nie było nasze. Nie pozwolono nam być sobą. Co jeśli mojej matce, gdyby pozwolono być sobą, to byłaby bizneswoman, a tymczasem każdy jej pomysł, który się w niej pojawiał, był miażdżony, zgniatany, kazano jej czekać, nie pozwalano jej działać, nie pozwalano jej robić, a w niej płynie energia manifestora. Manifestor nie czeka. Manifestor ma pomysł i działa. Pomysł i działa. Pomysł i działa. A jej kazano czekać. Mówiono, nie możesz. To nie jest dobry pomysł. Ale ona miała czucie, że to jest dobry pomysł. I po chwili ktoś to robił i osiągał sukces. I ona całe życie siedziała z dziećmi, czwórką dzieci, gospodarstwem i siedziała. Harowała, gdy tymczasem gdzieś wewnętrznie wiedziała, że może inaczej, i w pewnym momencie stała się zgorzkniałą kobietą, która zionie żalem, pretensjami, takim głębokim zgorzknieniem i złością. I ta złość jest czymś naturalnym, bo to jest druga strona jej energii. Zamiast sukcesu jest złość. I co jeżeli dokładnie to samo mi zrobiono, dokładnie to samo ja zrobiłam mojemu dziecku? I co jeżeli możemy to zmienić? I teraz moje pytanie najważniejsze do was jest, która z was jest gotowa na to? Na drogę ze mną? Na to, abyście otrzymały ode mnie coś,
czego nikt nigdy jeszcze nie proponował i wiem, że nikt tego nie proponował. To, do czego chcę Was zaprosić, zmieni wszystko w Waszym życiu, ponieważ od tego momentu, kiedy nasza wspólna droga, która będzie trwała x tygodni, zakończy się, a nawet w trakcie jej, nie będzie już coacha, ani mentora, ani terapeuty, ani w ogóle nikogo, kto Wam powie, co jest dla Was właściwe. Nikt Wam nie powie, jaką macie podjąć decyzję, bo Wy będziecie wiedziały, jaką podjąć decyzję. Nikt Wam nie powie, dlaczego pewne rzeczy macie robić, a innych nie. Wy będziecie to wiedziały. Wy będziecie to wiedziały i będziecie to tak mocno pielęgnowały w sobie, i ja o to zadbam, aby tak się stało, ponieważ moim głębokim pragnieniem serca jest transformacja, ogromna transformacja tego, co się dzieje na Ziemi. I wierzę, że jest to możliwe, i zaczyna się to od matki, od kobiety, która jest matką, ponieważ ma ona kontakt z dzieckiem, a dziecko jest kolejnym pokoleniem, które wyrasta. I ty, jako matka, pokazujesz przykład, dajesz przykład dziecku, jesteś namacalnym przykładem tego, jak wprowadzić w życie w zgodzie ze sobą i w jaki sposób wyjaśnić to dziecku, ponieważ to nie jest tak, że matki nie wiedziały, jak to robić, i matki nie potrafiły zadbać o siebie. Niektóre z matek, niektóre z kobiet pozwalały przejawić się swojej prawdziwej naturze i zostawiały dziecko i uciekały. Ale to nie jest droga, bo to tworzy kolejne traumy, kolejne traumy, kolejne krzywdy. Jest inna droga. I to ta droga polega na trzech prostych krokach. Na zrozumieniu tego, kim jesteś, nauczeniu się życia w zgodzie ze sobą, w pełni, w każdej przestrzeni życia i udźwignięcia tego, co się będzie działo, kiedy będziesz żyć w zgodzie ze sobą, bo będzie się działo. Emocje, które się będą pojawiały, reakcje ludzi, które będą się pojawiały, niezadowolenie niektórych, naciski na ciebie, abyś zmieniła zdanie, abyś podjęła inną decyzję. Udźwignięcie tego wszystkiego sprawi, że w pewnym momencie coś przeklika i twoje życie, i życie twojego dziecka, a potem życie wszystkich dookoła zacznie zmieniać się niewyobrażalnie. Jesteśmy w pięknym miejscu do gigantycznej transformacji życia na całym świecie. I to jest najlepszy czas, kiedy właśnie można rozpocząć tą drogę. Być świadomym siebie, tego, kim jesteś, zrozumieć siebie. W momencie, w którym zrozumiesz siebie, swoje mechanizmy, nieświadome zachowania, dziwne potrzeby, kiedy zrozumiesz siebie, będziesz mieć przestrzeń, żeby rozumieć innych. To jest to, co Beata opowiedziała. Będziesz mieć przestrzeń, żeby rozumieć innych, żeby zrozumieć swoje dziecko. Jednocześnie pojawi się też maleńki taki przesmyk do zaczęcia rozumienia innych, że inni też doświadczyli krzywd i traum i poradzili sobie w swój sposób z nimi. I teraz ty możesz to zmienić, możesz zacząć tą drogę, twoje dziecko może ją kontynuować, możesz pokazać, że się da inaczej. Rozumiejąc siebie, a potem potrafiąc z innymi komunikować się właściwie. Wyjaśniać, dlaczego ja teraz potrzebuję czasu dla siebie. Kiedy moje dziecko skacze mi po głowie, ono już teraz natychmiast chce, żeby mama coś zrobiła. Jak o tym powiedzieć bliskim? Jak wyrazić siebie w stosunku do bliskich? Jak powiedzieć o wszystkich rzeczach, które się dzieją? W jaki sposób wprowadzić wszystko to, co wiesz, w życie. 30 lat temu ktoś spisał potężny system.
Przez kilka dni siedział człowiek, który spisywał wszystko to, co było mu dyktowane. Przekaz, który spłynął do niego, został przełożony na kartki papieru, a potem został upubliczniony, i całą resztę życia ten człowiek przeznaczył, by innych uczyć życia w zgodzie ze swoim typem energetycznym, profilem i wszystkimi innymi jakościami. System, który nazwał Human Design. Po to, by zmienić całe życie każdego człowieka. I do tej pory ogrom ludzi wie, jaki jest typ, ale nie potrafią kompletnie nic z tym zrobić. Na tym warsztacie przyszłam, kiedy go zaczynałam, tydzień temu w środę, miałam przyjść zupełnie z czymś innym, jako kolejnym poziomem, jako dalszą pracą ze mną. I w weekend ilość zapytań odnośnie systemu Human Design, którą dostałam, była gigantyczna. Strona była przygotowana, wszystko było przygotowane na kolejny warsztat, gdyby ktoś miał ochotę dalej ze mną pracować. I nagle wszystko się odwróciło, ponieważ ten warsztat, który stworzyłam, jest dużo potężniejszy. On daje tak głębokie zrozumienie siebie. On daje odpowiedzi na wszystkie pytania dlaczego. On daje wskazówki w każdej dziedzinie życia. Daje wyjaśnienie, jak tworzyć relacje biznesowe, by klient nie czuł się manipulowany i wykorzystywany. Jak dawać przestrzeń dla innych, by mogli znaleźć właściwą dla siebie decyzję. Jak podejmować samodzielnie decyzje, by to, którą decyzję podejmujesz, przynosiła właściwe, dobre dla ciebie efekty. Żebyś nie musiała potem się mierzyć z konsekwencjami kiepskich decyzji. W jaki sposób przejawić siebie, w jaki sposób pomóc z dzieciom, w jaki sposób stworzyć relacje z drugą osobą i jakie relacje, jakiego rodzaju wyzwania spotyka się między sobą, kiedy nie wiemy, kim jesteśmy w tych relacjach. Kiedy nie rozumiemy siebie, a kiedy rozumiemy siebie, w jaki sposób rozmawiać i tworzyć tą relację, aby nie powstawały konflikty i walka między nami. I to jest coś, do czego chcę Was zaprosić. I cieszę się, Diano, że jesteś na tak. Chciałabym wiedzieć, czy któraś z Was jeszcze jest na tak, czy któraś z Was jeszcze czuje gotowość, bo to nie jest coś nowego. To nie jest coś, o czym mówię dziś. Wiele z Was słyszało, wrzucałam różnego rodzaju wstawki o Human Design i ja unikałam tego. Naprawdę, unikałam, nie chciałam robić warsztatu, który będzie zawierał te elementy, ponieważ wydawało mi się to niepotrzebne. Do tego weekendu wydawało mi się to niepotrzebne. W ten weekend zrozumiałam, że każdy może iść i dostać odczyt diagramu. I z tym odczytem poczuć się wyjątkowo i niezwykle, a po 2 tygodniach wszystko wróci. I to nic nie zmieni w ich życiu. I zdałam sobie z tego sprawę, że nie chodzi o odczyt. Chodzi o to, jak to, co dostaniesz, przełożyć na swoje życie, jak to zaaplikować w życie, jak zacząć żyć inaczej, kompletnie inaczej niż to, co do tej pory było wprowadzane. I jak pozwolić dziecku i tym, którzy są bliscy Twojemu sercu, żyć w zgodzie ze sobą i o ile inne jest to wówczas życie. I to jest to, co będziemy robić przez następne tygodnie. Rozpoczynając od 15 czerwca. Od 15 czerwca zaczynamy niezwykłą, mocną przygodę. Ogromną, głęboką podróż, która będzie trwała około 3,5-4 tygodni, wspólnie, razem ze mną, gdzie będę uczyła Was, czym i kim jesteście, każdy z Was na bazie swojego wykresu. Będzie odkrywał siebie, będzie aplikował to, czego się nauczy do swojego życia. Będziemy
Będę na czynniki pierwsze rozkładała wszystko to, co jest na wykresach Human Design. I jeżeli chodzi o Human Design, będzie to w tym zawarty typ, będzie w tym zawarte centra energetyczne, będzie w tym zawarta strategia, według której każda osoba potrzebuje podejmować decyzje i żyć, aby to życie było w zgodzie z daną osobą. Będzie ogrom wskazówek, odpowiedzi na pytania dlaczego. Zaglądam sobie do notatek, których po prostu mam ogrom zrobionych. Jak podejmować właściwe dla siebie decyzje, jak prowadzić biznes, jak współpracować z klientami, w jaki sposób odkrywać, który klient jest właściwy dla ciebie, w jaki sposób zadbać o siebie emocjonalnie, o siebie również, jeżeli chodzi o zadbanie takie od strony zaopiekowania się sobą. Będziemy tak naprawdę dotykać wszystkich przestrzeni życia. Mogłabym powiedzieć tak, że osoba, która wejdzie na ten warsztat, już na pierwszym spotkaniu doświadczy czegoś niesamowitego. To jest tak, jakby przez całe życie żyła bardzo mocno w ciemnym pomieszczeniu, w domu, który jest bez świateł, który nie ma żadnego światła dziennego ani sztucznego, w mieście, które nie jest w ogóle oświetlone, w rejonie kraju, który jest pochłonięty ciemnością. I taka osoba codziennie rano wstaje i ma bliskich, dzieci, męża, partnera, pracę i po omacku robi wszystkie rzeczy. I pewnego dnia zapala się światło. Nie tylko w pomieszczeniu, w którym żyje, ale w całym domu, w całym mieście, w całym rejonie, w całym kraju i wszystkich krajach sąsiadujących. I nagle ta osoba już nie próbuje karmić swojego dziecka po omacku, próbując mu wcisnąć jedzenie, tylko widzi usta. Wie, gdzie ta łyżeczka ma trafić. Taka osoba zaczyna wiedzieć, jak wygląda droga do pracy, jak wygląda droga do konkretnych rzeczy, które chce osiągnąć w życiu, i musi ich robić po omacku. I tym jest tak naprawdę zrozumienie siebie. Zrozumienie siebie, czyli zrozumienie tak naprawdę bliskich, tego, kim się jest, od zawsze kim się było, i podążanie w zgodzie ze sobą. I na ten warsztat Was zapraszam bardzo gorąco. Zaczynamy 15 czerwca. Przed nami będzie kilka intensywnych, niesamowitych, ekscytujących tygodni, w których doświadczycie ogromnej, ogromnej zmiany. I jeżeli zapytacie mnie, czy będzie to tylko i wyłącznie odczyt tego, czym jest Human Design, to absolutnie nie. Ponieważ całą wiedzę, tą, która jest z zakresu typów energetycznych, z zakresu centr energetycznych, z zakresu podejmowania decyzji, autorytetów, to wszystko możecie znaleźć w internecie. Ja Wam dam coś zupełnie innego. Dam Wam praktykę. Będziemy to wprowadzać w życie i pokażę Wam, jak to jest w przełożeniu na Was, na Wasze życie. Jak tą wiedzę, to wszystko, co jest, jak to zastosować. Będziemy mieć medytację, będziemy pracować energetycznie, będziemy pracować z wewnętrznym dzieckiem, będziemy pracować z emocjami i oczywiście, że będą elementy emocjonalnej inteligencji i języka z przestrzeni serca, ponieważ to musi być ze sobą poparte. To musi iść tak naprawdę równolegle razem z tą zmianą. To tak, jakbyśmy się nagle obudzili pewnego dnia i zobaczyli, kim jesteśmy. I to jest niesamowity most, który łączy wszystko. Trzeci puzelek całej układanki, brakujący. Bardzo mocno i głęboko wierzę, że osoba świadoma to właśnie osoba taka, która wie, kim jest naprawdę i żyje w zgodzie ze sobą. Nie boi się, podejmuje decyzje mimo lęków,
mimo tego, jak inni zareagują, i potrafi udźwignąć to wszystko, co napiera. Całość jest całością. Tak jest, dziękuję. Do tego Was zapraszam. Link do warsztatu Zrozumieć siebie, to zrozumieć bliskich wrzucę tutaj w naszym nagraniu live. Jeżeli jesteście zainteresowane i chcecie ze mną pójść dalej i chcecie głębiej i głębiej sięgnąć, to zapraszam Was bardzo gorąco. Oczywiście, że zrozumienie tego, kim jesteś, to zrozumienie tego, jaka jest Twoja ekspresja. To nie jest ułamek, to jest całość. I na tej całości powstają kawałeczki różne. Z tej całości wydobywają się kawałeczki. Wszystko się zmienia, kiedy wiemy, kim jesteśmy i kiedy rozumiemy siebie bardzo głęboko. Nasza ekspresja, nasze pokazywanie, nasze relacje, to wszystko ulega ogromnej transformacji. A jeszcze ważna bardzo rzecz, ponieważ ten warsztat powstał w weekend i nie wszystko jeszcze jest gotowe na stronie internetowej i zdaję sobie sprawę z tego, że te z Was, które mnie nie znacie, które nigdy ze mną nie pracowałyście, a potrzebujecie mi zaufać, aby pójść dalej, oczywiście w ciągu najbliższych 2-3 dni pojawi się już całość, cały komplet. Czyli to, z czym będziemy pracować, będzie tam, ja dobrze pamiętam, 3 moduły, a będzie około 10 albo 12 spotkań live. Będzie to praca warsztatowa, zarówno taka praca warsztatowa, której elementy miałyście okazję tutaj zobaczyć, ale też taka praca warsztatowa, gdzie będą procesy i medytacje, praca z ciałem i z naszymi centrami energetycznymi, z oczyszczaniem tych centr energetycznych, z oczyszczaniem z energii innych, z emocji innych. Oczywiście takie rzeczy będą również zawarte, będą elementy pracy z wewnętrznym dzieckiem, EFT, elementy Theta Healing, to takie z najważniejszych, które mogę wymienić, które będą się przejawiały przez cały czas naszej pracy. Dostęp do tych materiałów, do live, do grupy jest na zawsze, ponieważ to jest coś, do czego potrzeba wracać i grupa będzie otwarta cały czas i moje wsparcie również tam na tej grupie będziecie mieć. Więc ponieważ nie jest to jeszcze w całości opisane wszystko to, o czym mówię, nie jest przełożone na papier, bo nie zdążyłam tego stworzyć, wiem, że będziecie ze swojej strony potrzebowały to poczuć. Nie idźcie za głową, poczujcie to w sobie. Dajcie sobie, pozwólcie sobie podjąć decyzję tym razem inaczej, zupełnie inaczej niż zwykle. Dlatego też cena tego warsztatu jest bardzo korzystna i jest ona zdecydowanie niższa niż ta, która się pojawi za kilka dni. Oczywiście jest też ograniczona ilość miejsc, ponieważ chciałabym dać Wam jakość prowadzenia odpowiednią i mała grupa jest grupą najlepszą do takiej pracy głębokiej. Tym bardziej, że tutaj domyślam się, że będzie się dużo działo, bo będzie dużo, dużo rzeczy pojawiało się, dużo rzeczy będziecie odkrywać. Będziecie tak naprawdę wychodzić z takiej formy, w którą zostałyście wpasowane, i wskakiwać we właściwą sobie. To samo się będzie działo też z waszymi bliskimi, bo to wszystko będzie ze sobą połączone. Więc mając tego świadomość, zdając sobie z tego, co się działo u mnie w moim życiu i jak ten proces wyglądał, najmniejsze, takie małe grupy są najlepsze, bo wówczas będę mogła dać uwagę każdemu z Was w takiej jakości, w jakiej chciałabym, abyście je otrzymali. Więc tylko przez najbliższe 2-3 dni ta cena warsztatu będzie wynosiła 459 funtów. Jest możliwość płatności ratalnej, zaczynamy warsztat 15 czerwca. I jeżeli ktoś chce zapłacić w ratach, ratalna płatność to są 2 raty po 259 funtów każda i płatność musi być dokonana w całości, żeby wejść w przestrzeń warsztatu. Więc zapraszam Was bardzo gorąco. Link pojawi się za chwilę, a teraz uwaga, już na koniec, już na koniec. Na koniec mam tu magiczne pudełko. Jeśli macie jakieś pytania jeszcze dotyczące tego warsztatu, szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko lub warsztatu zrozumieć siebie,
który ma elementy human design, ale również ma elementy związane z pracą i uzdrawianiem przeszłości. I całość warsztatu, zrozumieć siebie, będzie finalizującą częścią będzie głęboki proces wybaczenia, wybaczenia sobie, wybaczenia innym. Pojawi się to jako naturalny krok, ponieważ kiedy zaczynamy rozumieć siebie i rozumieć swoje reakcje, swoje zachowania i zaczynamy rozumieć, że inaczej się nie mogło zadziać, bo nie mogło, ponieważ pewne rzeczy sprawiały, że coś nami jakby kierowało w tym zachowaniu i nie umieliśmy inaczej. To naturalną rzeczą jest to, że pojawia się zrozumienie, a wraz ze zrozumieniem przychodzi cudowny, piękny czas na to, aby stanąć do wybaczenia sobie i innym. Wtedy znikają ofiary, znikają ci, którzy zadali rany. Zaczyna się tworzyć zupełnie inne życie. Więc jesteście gotowe? Za chwilę zrobimy losowanie w magicznym pudełku Diora. Mam tutaj wszystkie osoby, które były aktywne. Wydrukowany według tego cofejsu. Jestem ciekawa, kto wygra sesję 1 na 1 ze mną. Druga jest. Aneta. Anet Natalie. Była jedną z pierwszych, która ogrom kobiet zaprosiła do naszej grupy. Ogromne, ogromne gratulacje. Mam nadzieję, Aneto, że cieszysz się na sesję ze mną. Daj mi znać w wiadomości prywatnej. Umówimy się i przekażę Ci pozostałe szczegóły. Ogromne gratulacje dla Ciebie i ogromne gratulacje również dla każdej z Was, która wzięła udział w tym konkursie. Brana była pod uwagę aktywność. Ogromna, ogromna aktywność z Waszej strony, nawet już po tym, jak się zakończyło branie pod uwagę komentarzy i postów, wrzucałyście tutaj posty. Cudowne było widzieć, że jesteście cały czas tutaj, w tej przestrzeni grupy. Kochane, dzisiaj tym live'em kończę i zamykam przestrzeń tego warsztatu, tutaj dostęp do tej grupy jest jeszcze przez niecałe 2 tygodnie do 9 czerwca. Możecie korzystać z tego wszystkiego, co tutaj zostało opublikowane. Możecie wrzucać posty, komentować, wciąż tutaj być w tej przestrzeni. 9 zostanie zamknięta grupa, a 15 zaczynamy niesamowitą przygodę, na którą się ogromnie, ogromnie cieszę. I nie pamiętam, kiedy miałam tak mocne i tak głębokie poczucie takiego takiej ekscytacji na warsztat, który będę prowadziła, bo będzie to zupełnie inna jakość warsztatowa. Nie tylko takie trudne, ciężkie rzeczy, ale to tak jakbyśmy się uczyli siebie na nowo. Zupełnie na nowo. Praktyka połączona z wiedzą. Wiem, jak dużo w moim życiu się zmieniło. Ogrom w moim życiu się zmieniło, kiedy zaczęłam praktykować to, czego się nauczyłam o sobie, o swoim profilu, o swoim typie energetycznym. Jak wiele przełożyło się to na życie moich dzieci. I wiem, że dla każdej osoby, która się tam pojawi, zmieni się całkowicie wszystko. To zmienia koncepcję w każdej przestrzeni. W biznesie, w życiu prywatnym, w zdrowiu, w emocjach, w tym w ogóle, jak się podchodzi do siebie emocjonalnie, w takiej pracy rozwojowej, w samopoczuciu, w ciele, w wyglądzie, w komunikacji z innymi,
w takim również zaopiekowaniu się sobą, takim self-care i również ukochaniu siebie, umiejętności stawiania granic. Dla mnie jest to ogromna, ogromna, ogromna wiedza. I ja do tej wiedzy chciałabym Was zaprosić i oczywiście chciałabym, abyście mieli możliwość tą wiedzę zaaplikować jeszcze bardziej. Więc to będzie potężna rzecz. Wszyscy, którzy czekali, wszystkie, które czekałyście na Human Design, mocną, głęboką rzecz, na swoje odczyty Human Design, na tym warsztacie będzie dużo więcej. Dużo, dużo więcej. Kochane, dziękuję Wam za Waszą obecność. Dziękuję, Elo. Dziękuję bardzo za to, że tutaj byłyście, że byłyście gotowe na to, żeby zobaczyć siebie. Zachęcam Was również do tego, żebyście jeszcze raz sobie otworzyły ten warsztat już z innym poziomem świadomości po dzisiejszym spotkaniu. Będziecie podchodziły do tego, co jest jako zadanie do zrobienia i z częścią z Was zapewne będę się widziała na warsztacie zrozumieć siebie. Cudownego, wspaniałego dnia. Korzystajcie z tej przestrzeni, z nagrań. Korzystajcie z pięknego dnia i z życia, które jest przed Wami, relacje, które macie obok siebie. Do zobaczenia. Ściskam Was.